Siemanko, tu Wilku, witam was oczywiście w odcinku numer 15 swojej serii Zagrajmy w Roller Coaster Tycoon 3. Jesteśmy już za półmetkiem tak naprawdę, to jest 10. scenariusz podstawki. Oczywiście przed nami są także dwa dodatki, całkiem długie, myślę całkiem ciekawe. No ale w tej chwili mamy do rozegrania scenariusz numer 10, tak jak mówiłem, czyli scenariusz Miasto Duchów. Troszeczkę tutaj ma on w związku z, no, nie polskim może, ale świętem Halloween. Nie wiem, kto tutaj obchodzi coś takiego. W każdym razie ma to jakiś związek, myślę. Miasto duchów, zupełnie jak w horrorze klasy B, kazano ci skrzeszyć prawdziwego umarlaka. Tchnij życie w stare i nieciekawe miasto duchów. Stwórz park dla tych nieszczęsnych dusz i wykorzystaj skostniałość mieszkańców, aby zrealizować swój podstępny plan. Także bardzo ciekawie to wygląda, chociaż już trochę chyba było tych scenariuszy takich o tematyce właśnie takiej właśnie z filmów z gatunku horror. Także to jest jakby kolejny z nich. No dobra. W sumie pamiętam ten scenariusz, gdzieś mi on się tak jawi. No, tak znajomy jest mi. W każdym razie spójrzmy sobie na cele. Celami na asystenta są goście w parku w liczbie 200. Widzimy, zaczynamy od zera praktycznie. Jedna kolejka o minimalnych emocjach 4. Na menadżera mamy spłacić pożyczkę, a tej pożyczki mamy obecnie 5000 dolców. Dwie kolejki o minimalnych emocjach 5. Na potentata mamy mieć jedną kolejkę o minimalnej prędkości 58-16 oraz gości w liczbie 500. Także bierzmy się do roboty, zakasajmy rękawy. Sporo do zrobienia jest przed nami. O, widzę, że będzie tutaj mnóstwo daszków do rozebrania, także och, Wilku się cieszy. Dobra, w każdym razie weźmy się za te kolejki. Tak jak mówiłem, jeden projekt mam budować ja, więc postaram się, aby faktycznie przeze mnie jeden projekt został stworzony. Spójrzmy sobie najpierw, kto tu jest zatrudniony, jakie są też atrakcje w naszym parku, czy jest tu cokolwiek. No nie ma tu niczego. O, ja dziwię się ludziom, którzy tu przychodzą, nie wiem po co tu przychodzą. Jeszcze może opłaty za wstęp dajmy, no nie można oczywiście. Tak więc lepiej zatrzymajmy, bo tylko straty będzie przynosił nasz park, jeśli nic tu się nie będzie działo. Bo co, bo musimy płacić za pożyczkę i za badania, także w chwili obecnej zbudujmy jakąś kolejkę po prostu. To jest najpierw może z gotowego projektu, tak więc jeszcze raz sobie zerknę, jakie wymagania muszę spełnić, tak żeby po prostu wszystko było optymalnie, czyli żebyśmy już spełnili od razu wszystkie poziomy trudności tą jedną kolejką. Tak więc minimalne emocje 5 i minimalna prędkość 5, 8, 16. Tak więc poszukajmy może jakiejś taniej kolejki. Nawracająca kolejka. Tak więc to jest za słabe, zdecydowanie. Zerknijmy sobie na inne. Mamy tutaj jeszcze miniaturową, zawieszoną kolejkę. Tutaj też słabizna. Naprawdę nie ma tutaj na co patrzeć. Drewniana dzika mysz. No to jest chyba kolejka, która wszędzie zdaje egzamin tak naprawdę. Tu nie ma o czym mówić w ogóle. Tak więc myślę, że taka kolejka w sumie ile ona kosztowała? No nie jest za droga, także myślę, że ta kolejka się znajdzie w naszym parku, mimo że no nie spełnia tego warunku minimalna prędkość 58-16, ale tu jeszcze będzie, myślę, czas na to. Tu jest całkiem dobrych, kolejka o całkiem dobrych wskaźnikach i o dobrej prędkości, jak widzicie, Kruszy, którego tutaj pozdrawiam, wysłał mi swoje projekty, do czego też was zachęcam. No ale niestety, no nie stać mnie. Szukajmy czegoś innego. No jest problem tutaj też. Trzepotka, twarda jazda, rykoszet. Tak patrzę i nie mogę znaleźć niczego, co osiąga taką bardzo wysoką prędkość. No niestety, jest to problem, jak widzicie. Tak więc, tak myślę. I rozważam sobie tutaj po cichu. Zrobimy tak, najpierw, żeby troszeczkę zarobić, żeby jakieś pieniążki się znalazły jednak, wybuduję tę uśmiechniętą mysz, narobię trochę mniejszych atrakcji, a później po prostu wybuduję coś po prostu
samemu, co spełni te wszystkie wymagania. Myślę, że wtedy nie będzie z czymkolwiek już u nas problemów. Szukam miejsca, tu powinno być ok. Drożej nie będzie, jeśli chodzi o położenie, jakby ukształtowanie terenu. Także myślę, że tu można budować bez problemów. Gdzie teraz mamy te wejścia? Pewnie są po tej drugiej stronie. O, oczywiście. Jak żeby inaczej. Dobra. W każdym razie minimalne emocje 4, to spełnia oczywiście. Dobra. Czyli 5 emocje mają być. Nie, to już jest. Nie, obydwie mają mieć emocje 5 spełnione. Także jeszcze musimy zadbać o minimalną prędkość 5, 8, 16. Chwilę, jeszcze raz sprawdzę, czy na pewno dobrą kolejkę wybrałem. Tak, bez problemów spełnione te emocje. No dobra. Tak więc. Więc jest problem chyba pewien, bo nie wiem, czy tu przejdziemy. No nie przejdziemy za bardzo, dobra. Tak więc będzie bardzo krótka, albo też możemy przenieść. No co to jest za problem? Żeby przenieść wyjście, wejście. Tak więc te wyjścia przeniesiemy jednak na drugą stronę. To jest bez sensu, żeby tak obchodzić wszystko dookoła. Tylko tutaj. Trzeba się dostać najpierw w miarę zgrabnie, także wejście też tu przeniesiemy. Co się będziemy tutaj bawić z tym, co też goście będą się bawić, czemu też goście mają się bawić z obchodzeniem wszystkiego dookoła. Także zbudujmy szybciutko dojście do atrakcji. Ja tutaj trochę oczywiście swoim sposobem porozwalam. No, krzaczki kosztują, no ale dobra, już trudno. Porozwalam chałupkę naszą. Niech ona nam tu nie wadzi. Będzie lepsze dojście do atrakcji. Bez żadnych tutaj zakrętasów. Tutaj jeszcze jakaś atrakcja wejdzie, tak myślę. Także też dlatego tak o tym myślę. Tutaj mam na myśli to miejsce, ten obszar. Myślę, że tam bezproblemowo coś się jeszcze znajdzie. No, tutaj nam podbiło trochę tę atrakcję. Ze względu na co? No, na ukształtowanie terenu, no i na te przeszkody nieusunięte jeszcze. Także. Także jeszcze tutaj będzie trzeba trochę popracować chyba nad tym całym terenem. On jest on bardzo nierówny, jak widzicie, no ale już trudno. Tak to bywa. No dobra, bo tutaj coś jeszcze będzie problem, żeby to wyprowadzić, to może jednak zrobimy taki myk. Bo tutaj z tym terenem nie chce mi się za bardzo bawić. Oczywiście można tam poedytować to ładnie, ale to jest trochę dużo roboty, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak więc taki może myk zastosujemy. I kolejkę można zaraz otwierać, tylko zwiększmy może liczbę wagoników w składzie. Zwiększmy też cenę naszej atrakcji, cenę biletu, który uprawnia do skorzystania z tejże atrakcji. Póki co pełne obciążenie, małe tarcie. To myślę będą no, rzeczy, które sprawią, że nasi klienci będą chętniej z tego korzystali. Tak więc. Jeszcze możemy trochę poburzyć. Trochę tutaj się z tym pobawić. W każdym razie, no byłoby miło, gdyby jacyś klienci chcieli skorzystać z tej naszej atrakcji. Zobaczymy, jak z tym wyjdzie. Tu może troszeczkę zakombinuję. Niepotrzebnie to idzie w górę aż tak. W każdym razie, tak myślę, będzie optymalnie. Już trochę tych gości jest, wypada też zatrudnić dozorców, bo ten teren jest naprawdę, naprawdę nieuprzątnięty, także dozorcy się jak najbardziej przydadzą. Wszystko to oczywiście odstrasza naszych potencjalnych klientów. Wypada zadbać o takie rzeczy. Ale tak sobie myślę, tutaj tych ścieżek jest naprawdę multum, niektóre są zupełnie zbędne moim zdaniem. Tak więc po prostu usuńmy je. One donikąd nie prowadzą, a tylko faktycznie te śmieci tutaj leżą i to nam psuje wiele. Tak więc weźmy się za ich usunięcie. To jest cel na teraz. Oj, przy okazji drzewko usunę, które no trochę kosztowało. Kosztowała nas trochę ta operacja, no ale trudno już się mówi.
Tutaj jest wejście, tak, tu jest drugie wejście do parku. I tu także troszeczkę zacwaniakujemy. Usunę tutaj też część alejki. Znaczy, dodatkową troszeczkę zarobimy, myślę. Pożyczkę spłacę, póki co liczę na to, że zarobimy coś na tamtym rollercoasterze. Zaraz jeszcze jakieś budki się przydadzą, zaraz muszę zatrudnić mechanika oczywiście, ale to już zaraz. Tak szeroko, kurczę, tutaj nie musi być naprawdę. Tutaj chyba przesada była z tym. To jest oczywiście więcej obszaru do sprzątania i tak dalej, to jest wiele minusów naprawdę. Tak więc do tych atrakcji dojścia tak naprawdę nie będzie. Dozorcy widzimy tutaj ładnie pracują. No, niedługo pewnie odejdą z roboty, jak to zwykle dozorcy lubią robić. Ale póki co bardzo tutaj myślę dużo dają, jeśli chodzi o uszczelnienie tych śmieci, bo już tych śmieci w momencie nie ma aż tylu, już one tak bardzo nie odstraszają klientów od naszego parku. Też widzicie, ciekawa sceneria, mnóstwo tych jakichś atrakcji, elementów, ozdób związanych właśnie z tematyką horroru. No, ludzie lubią się bać i tak dalej, więc myślę, że to też jest atut naszego parku. Niedługo on faktycznie będzie przyciągał klientów, już ich jest coraz więcej naprawdę. Nie można na co narzekać. Także wybudujmy może rzeczy, które troszeczkę pozwolą nam jeszcze zarobić na tych klientach. Niech to będą chociażby takie stoiska z kurczakami. One też powinny tutaj zarobić na siebie bez problemów. Może jeszcze jakieś zyski będą z nich również. Straszne koktajle. Dobra, także znajdzie się na to miejsce. No, muszą mieć miejsce właśnie klienci na to, żeby się w sobie spokoju usiąść i się napić. Czyli ławeczki też jakieś tutaj postawimy. Ławeczka to nie jest droga sprawa. A myślę, że klienta niejednego może ucieszyć, naprawdę. Tak więc takich ławeczek tutaj kilka damy. To też poprawi wizerunek naszego parku. Dobra, fajnie to wszystko wygląda. Kilka koszy na śmieci też, jak się znajdzie, to będzie naprawdę dobrze. Tak więc koszy na śmieci pewnie jakieś są. O, właśnie w kształcie czaszki, w kształcie dyni, o. To też jest fajna sprawa. Możemy ich tutaj troszeczkę naustawiać. Nie powinno być takiego tutaj bałaganu w naszym parku. Także okej, wszystko tutaj zgrabnie przebiega póki co. Klientów jest troszeczkę więcej. Już nie ma rzeczy, które działają na minusową jakby ocenę tego parku. I udało nam się ukończyć poziom asystent. Mamy się spróbować wykazać jako menedżer. A czyli do tego potrzebna jest nam kolejka wywołująca emocje 5. Także no tutaj już wszystko właściwie, no może nie wszystko, ale wiele zależy ode mnie, bo to ja będę projektował no już niedługo kolejkę. Zapomniałem o jednej rzeczy. Warto też te badania, jeśli takie są cele, to warto te badania nakierować tylko na jedną rzecz, czyli na kolejki górskie w tym momencie. Także tutaj trochę głupota z mojej strony była. Tak więc już wszystko zmieniam, tak żeby było to faktycznie optymalnie ustawione. Więcej funduszy, no to, no nie wiem, no ja jakoś nie jestem zwolennikiem zwiększania jakoś dramatycznie tych funduszy na to. Wydaje mi się, że tyle, ile teraz mamy, w zupełności wystarczy. Tutaj również ścieżkę można usunąć. Aj, tutaj głupota moja, gdzie tę dynię wstawiłem. O, ludzie sobie widzimy, lubią połazić tak bez ścieżki. No dobra, to jest jednak oszczędność moim zdaniem. Nie głupie ci nasi klienci. No dobra. Tak więc jest to ładnie teraz już chyba w miarę zrobione. Nie wiem, czy wszędzie usunąłem. Chyba tak, chyba już wszędzie ogarnąłem to. Aha, no dobra. Oczywiście o tym zapomniałem, o mechaniku. Dobrze, że tutaj ciągle mi podpowiadają, bo naprawdę. A kurczę, mówiłem o tym mechaniku, a tak naprawdę no nie jakby nie zatrudniłem go, także no słabo było z tymi atrakcjami. Już mechanik jest, także kolejka znowu działa. No dobra, fundusze mamy, tak więc biorę się za budowanie mojej kolejeczki. Tak więc jeszcze raz przypomnę sobie i wam, jakie są cele. Minimalne emocje 5
i minimalna prędkość 58,16, czyli ja zadbam o to, żeby ta nasza kolejka miała jeden naprawdę bardzo duży spad. To jest ważna sprawa. Bardzo ważna, bym nawet powiedział. Tyle, że trzeba jednocześnie zadbać o te emocje, więc no, myślę, że to aż takie łatwe zadanie nie będzie. Troszeczkę tutaj może zburzę, tak żeby... No dobra. Tutaj w sumie ta sceneria jakoś wielce mi nie przeszkadza, no nie będę mówił tutaj. Tak więc tutaj sobie troszeczkę tych peronów pobudujemy. One aż tak ważne nie są oczywiście. Tutaj na łańcuchach mocno się musimy wspiąć. Od razu sobie włączę testy, żeby jednak wiedzieć, czy dojedziemy do danego punktu. Znowuż za wysoko. Czyli tu musimy prostować. Tak więc tu jeszcze z łańcuchem, tu już bez. I zobaczymy, jaka tu będzie prędkość. Tu nie mogę umieścić elementu, także muszę troszeczkę posprzątać. No chyba, że w ziemię się nie możemy wbić, no nie wiem. Nie pamiętam, żeby coś takiego było. A może faktycznie jest. Może to jest jakieś... Nie, oczywiście możemy w ziemię też wjechać, także... Myślę, że bardzo dobrze to może wyglądać. Wyniki prędkości... No, tego nie wiemy póki co, niestety. Tak więc może jednak wyjedźmy ponad ziemię. Myślę, że to będzie, kurczę, no... problem jednak, bo gości naprawdę nie lubią za bardzo, gdy te przejażdżki są bardzo strome, tak paradoksalnie. No, może akurat tutaj nie będzie z tym wielkiego problemu. No, ale zazwyczaj niestety jest taki problem, tak więc... Kurczę, co mi tutaj blokuje. Tak więc boję się o ten warunek... Związany z czym? Związany z emocjami. Bo te emocje wtedy, no, też nie są za duże. Tak więc dobra. Podbijmy tu trochę, bo widzieliśmy, był problem. Troszeczkę może poskręcajmy, wykręćmy tam już w stronę peronów. Tu może łagodny spadek, łagodny. I już jakoś dojedziemy do tego końca. Możemy nawet dać auto uzupełnienie, to nie będzie problem. I ja bym sobie teraz chciał przetestować naszą kolejkę. Oczywiście mamy czas na ewentualne poprawki, także... dobra, niech sobie leci, ja doprowadzę szybciutko tę... tutaj... tę kolejkę. Mamy czas na ewentualne poprawki, możemy usuwać konkretne części naszej przejażdżki. No widzicie, wskaźnik emocji w tak długiej kolejce jest po prostu śmieszny, śmiesznie po prostu wysoki, tak? No ale... Ale w sumie minimalną prędkość spełnimy. Także zrobiłem taką kolejkę, z której chyba nikt nie będzie chciał skorzystać. To jest tylko... Taka kolejka to jest tylko gwarancja wymiotów. Po prostu... No, nie wiem, no. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć o tej kolejce. Może sobie ją zapiszę. To będzie po prostu taka kolejka, z której nikt nie będzie miał korzystać. W sumie... Jeszcze przy małym tarciu, to nie wiem, co by tutaj było. Zdziałam, czy wtedy w ogóle podjedzie, jak takie coś będzie. Taka prędkość łańcucha wciągarki. Przy małym tarciu to już w ogóle tutaj te wagoniki by chyba szalały. To chyba niczego nie zmienia tak naprawdę. Nie wiem, może gdybym pojedyncze klocki jakoś pozmieniał, wtedy może by nie było takiego problemu. Dobra, spróbujmy. A co tam? Czas jest, no mówię, to jest problem, trzeba umieć, no ja mówię, no nie umiem za bardzo budować takich kolejek, które miałyby być emocjonujące i jednocześnie szybkie. To jakoś zawsze był mój problem.
No ale spróbujmy. Tutaj nie musimy iść tak bardzo chyba w górę po prostu. Bo ta prędkość, no będzie. Duży spadek to jest prędkość już po chwili, także prędkość uzyskamy bardzo szybko, naprawdę. Tu jeszcze parę elementów nam zagradza, widzę. Mówię, w takim miejscu tutaj też zacząłem budować, że naprawdę chyba gorszego sobie wybrać nie mogłem. Ojej. Tak więc jeszcze możemy troszeczkę do góry pójść. Auto uzupełnienie i sprawdźmy, jak to teraz się sprawuje tak naprawdę. Myślę, że teraz ciut lepiej powinno się to prezentować. Ale maksymalnej prędkości z kolei nie uzyskaliśmy. No nie, to jest gorszy projekt, prawdę mówiąc. Nie uzyskaliśmy tej maksymalnej prędkości, a to przez co? Co ja teraz zrobiłem? Nie wiem. W każdym razie możemy jeszcze zwiększyć to tarcie. Znaczy zmniejszyć tarcie właściwie. Wtedy myślę, te wyniki będą ciut inne. Wtedy ta prędkość już będzie uzyskana? Nie, jednak nie. Także dobra, jednak troszeczkę musimy jednak zmienić to. Jedna, myślę, że to będzie projekt tylko potrzebny nam tylko po to, aby spełnić ten jeden z warunków. Dlaczegoż to nie mogę? No, widzicie. Cały czas tutaj jakieś przeszkody nam torują drogę. No, tak to bywa. Nie wiem, co tutaj się stało, naprawdę. Auto uzupełnienie i myślę, że teraz chociaż ta jedna ważna rzecz, czyli właśnie prędkość naszego wagoniku powinna zostać spełniona. Także ja sobie zapiszę ten projekt. Czyżby jeszcze nie? No, udało się. Zapiszę sobie ten projekt. I po prostu wybuduję go w momencie, gdy będzie on nam najbardziej przydatny. Drewniana dzika mysz 2, dobra, niech sobie tak już będzie, nie będę tutaj zmieniał. W tym momencie on wylatuje po prostu i ja buduję jeden projekt, który spowoduje, że tych gości ciągle w parku będzie ciut więcej, czyli chociażby coś takiego, co ma wskaźnik duży i jednocześnie właśnie myślę, że będzie chętnie oblegane. Chętnie z tego będą korzystali nasi goście. Tak więc tam już miejsca nie będziemy brali, tam już sobie przygotuję pod typowo pod tę moją przejażdżkę. Damy tutaj naszą budowlę. Jeden tysiąc pożyczki to nie jest aż tak dużo, także możemy tyle wziąć. I teraz szybko doprowadzę już te nie, po prostu ścieżki do wejść. Gdzie te wejścia są? Zawsze tutaj nie mogę tego znaleźć. No, są jeszcze w miarę takich widocznych miejscach. Nie ma takiej wielkiej tragedii z tym. Jakoś tak dziwnie może wyszliśmy stąd, ale ważne, że się udało. Tutaj trochę jeszcze muszę wymanewrować, ale myślę, że to się uda wszystko pięknie. O kurczę. Trzeba teraz szybko zarobić, szybko spowodować też, żeby gości w naszym barku było więcej. A do tego oczywiście potrzebne są nowe atrakcje. Tak więc nie wiem, czy w tym odcinku mi się uda tutaj zapewnić właśnie dobrą ilość gości, która jest potrzebna do spełnienia warunku numer 3. Ale na pewno menedżera nam się uda, bo ta kolejka faktycznie posiada ten wskaźnik emocji na poziomie 5. Także cenę zwiększymy oczywiście. Tutaj
pewne ustawienia, także możemy zmienić małe tarcie, tutaj też trochę zwiększę prędkość i wszystko powinno być w jak najlepszym porządku. Jedynie tę liczbę wagoników też mogłem zwiększyć, ale to chyba nie będzie miało wielkiego znaczenia. Najwyżej to zawsze mogę zmienić. Tutaj dociągnę szybko, szybko tę... oczywiście tę ścieżkę. Bo póki co widzicie, nasi goście muszą gdzieś tu stać i nie wiedzą co mają ze sobą robić. Tak więc jakoś ich tutaj wyprowadzimy. Jakieś nierówności widzimy terenu powodują, że tak no, ciężkawo wychodzi to no, prowadzenie tej naszej ścieżki, no ale jakoś też tutaj można sobie różnymi środkami poradzić. Także oni już mogą wyjść. I jak to wszystko wygląda? Już dwie kolejki widzimy jeżdżą. Wskaźnik emocji jest jaki? Jest przyzwoity 7,09 po tych kosmetycznych zmianach, także minimalne emocje 5, dwie kolejki. Tu też mamy 5. Nie, co ja mówię? O kurczę. Nie wiem dlaczego mi się wydawało, że tutaj wskaźnik emocji jest wysoki, tak prawdę mówiąc. No, tutaj przeoczenie małe z mojej strony, tutaj przepraszam za to, aczkolwiek... To jest uśmiechnięta mężczyźnie? Bo już zwątpiłem tutaj, prawdę mówiąc. Chyba nie wybudowałem tego, co chciałem wybudować. No tak, to jest uśmiechnięta mysz, także no w sumie nie wiem dlaczego tak niskie są te wskaźniki emocji. To pewnie przez ilość wagoników w składzie, to też ma wpływ. Tam były domyślnie 3, także tutaj tak zrobimy i zaraz ten nasz warunek zostanie spełniony. Tak więc czekam już tylko na to, żeby ogłoszono nas menedżerem. Prawdopodobnie jeden przejazd się musi odbyć i wtedy już będzie wszystko wiadome. W tym momencie jeszcze sobie mogę troszeczkę te dachy porozbierać, moje hobby oczywiście. Oj, co ja robię? Tutaj najłatwiej tak. Pach, 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 pach. Ale się fajnie to robi. No dobra. Takie schorzenie moje. Tylko za dachy, to jest ciekawe, dostaniemy pieniądze. Gdzieś tu... Musi być chyba jakaś firma, która się zajmuje... tylko dachami i pewnie dlatego tylko to odkupują od nas. No nie wiem, w sumie czemu tak jest. Ciekawi mnie to bardzo. No dobra. W każdym razie za dachy faktycznie można pieniążki otrzymać, za resztę niekoniecznie. Tylko za niektóre jakieś takie dodatki. Ale na przykład za ściany już nie. No dobra. Co jest z tymi emocjami? Bo tak w sumie nie wiem za bardzo. Naprawdę nie wiem. Co tu nagrzebaliśmy? Że te emocje są tak niskie, no nie wiem, naprawdę. Czy ma to na to wpływ jakieś? No nie wiem, kurczę. Może to małe tarcie spowodowało, że jednak emocje się zmniejszyły. Także zwróćmy do tych ustawień mniej więcej domyślnych i myślę, że wszystko powinno wrócić do stanu tego, który tam był deklarowany w samym projekcie. Tak więc poczekajmy. Tutaj w ogóle zaskakują mnie te wyniki testów. Kurczę, znowu nie ma mechanika? No, znowu nie ma. No, oczywiście przeoczyłem tę kwestię. Już jakiś czas go nie ma niestety. Ale już naprawia on naszą kolejkę. I będziemy mogli sprawdzić, jak wygląda ten wskaźnik testów. To jest w sumie ostatnia rzecz, którą chciałem pokazać w tym odcinku, którą chciałem zrobić w tym odcinku. Także poczekam tylko na to.
No nie wiem, dlaczego to wygląda na zbyt intensywne, prawdę mówiąc. Nic tu nie zmieniałem chyba, tak aż takiego. No, dziwi mnie to bardzo, naprawdę. Nie rozumiem tej kwestii tak naprawdę. Dobra, coś tu jednak zmienimy. Może nie ilość 3, może 5. Nie wiem w sumie, jak to było tam domyślnie zrobione. Cały czas te wyniki testów są strasznie dziwne dla mnie. No nic. No, wydaje mi się, że to był jakiś błąd tak naprawdę. Udało się oczywiście ukończyć poziom menedżer, także nie wiem dlaczego tak to było wskazywane tak naprawdę. Teraz te wskaźniki powróciły do takich stanów faktycznego. No dobra, to wszystko w tym odcinku, co chciałem wam pokazać. Mogę kupić dodatkowy teren, no ale fajnie. Problem jest, rzadko z tego korzystam. Także w tym odcinku to wszystko. Zapraszam was na kolejny, w którym myślę, że dokończę z powodzeniem ten scenariusz. Została nam tylko praktycznie jedna rzecz, bo no właściwie może dwie, ale najważniejsze jest jednak to przygarnięcie do naszego parku 500 gości, bo ta kolejka minimalnej prędkości, tak jak tutaj widzicie, no już niedługo zostanie, myślę, wybudowana przeze mnie. Tak więc dzięki za uwagę i tym razem zachęcam gorąco do oglądania kolejnego odcinku. Także polecamy się na przyszłość. Może no byłoby nam bardzo miło, gdybyście chcieli nas subskrybować. Jeśli was interesują nasze filmiki, chcecie być z nimi na bieżąco, to gorąco was do tego zachęcamy. Mówił dla was Wilku, dzięki za uwagę po raz kolejny. Cześć!